Śnieg pada. Zaczął padać śnieg, co prawda jest na plusie, więc on na pewno się nie utrzyma, no ale miła, miła odmiana. Co prawda, słuchajcie, wieje wiatr od kilku dni tak, że naprawdę chce porwać, mam wrażenie. Więc nie wiem, czy to najlepszy pomysł jechać dzisiaj na jarmark, ale zobaczymy. W każdym razie wybrałam się jeszcze na ostatnie zakupy, żeby odebrać jeszcze zamówienie, które miałam w sklepie i przy okazji pomyślałam, że kupię właśnie prezent, który wymyśliłam i to był ostatni prezent, którego mi brakowało i jestem taka zadowolona, taki fajny. Tylko niestety nie było, słuchajcie, to się wszystko tak szybko wyprzedaje. Wczoraj to widziałam w innym sklepie, nie kupiłam od razu i dzisiaj w tym już nie ma. Więc zamówiłam jeszcze. No mam nadzieję, że zdąży przyjść i że się pojawi. Także ostatni prezent jeszcze do załatwienia, ale bardzo mi się podoba. Także mam nadzieję, że osobie obdarowanej również się spodoba, ale myślę, że to jest fajny pomysł. Pokażę Wam, jak tylko odbiorę. Także to. No i w ogóle wybrałam się na takie, wiecie, mini zakupy. Takie w ogóle paczkę wysłałam, więc kupiłam pudełko, bo się okazało, że nie mam takiego jak potrzeba, więc też mi chwilę zajęło. No i pozałatwiałam takie rzeczy. Byłam a to w Pepko, a to coś i nigdzie nie ponagrywałam. Taka była podekscytowana, mówię, ale fajnie, a tutaj wiecie, żeby tylko szybko załatwić, bo pełno ludzi, więc tylko wejść, wyjść i jechać dalej. No, teraz jest plan taki, że słuchajcie, jadę na Piotrkowską i jadę na jarmark, ten, który mamy w Łodzi, ale tak wieje, że nie wiem jak będzie, przyznam szczerze, może... Nie wiem, czy tam coś jest w ogóle, czy przez taką pogodę, wiecie, nikt tam się na przykład nie rozłożył. No te budki tam na pewno stoją, ale czy będą ludzie, czy w ogóle coś tam się dzieje, to nie wiem, okaże się. Także jedziemy tam, bo myślę, że ten jarmark już w święta i po świętach to już zostanie zlikwidowany. Że tam w święta to już chyba nikogo nie ma, więc nie ma sensu jechać. Więc to jest ostatni moment, kiedy właśnie możemy się przyjechać na ten jarmark i zobaczyć, jak to w tym roku. Także zbieram się. Jadę sobie właśnie na parkingu tutaj, więc wiecie, auta jeżdżą, no ruch jest, tak. No ale zobaczymy, może przez ten wiatr nikogo na spacerze świątecznym nie będzie. Zobaczymy, także jedziemy na razie na Piotrkowską. Słuchajcie, nie uwierzycie, ten dzień nastał. Byłam w Starbucksie w Łodzi i mam kubek. Bez kitu nie wierzę sama, to się stało. I jeszcze w tym roku, także pokażę Wam pewnie w domu. Wieje wiatr, ale idziemy na jarmark. No, zobaczymy. Ogólnie pogoda jest fatalna od kilku dni, naprawdę fatalna, ale dobrze, że nie pada. Bo wczoraj to w ogóle było tak okropnie, nie dość, że wiało, to jeszcze padało, nic nie widać, no po prostu okropnie. No a teraz po prostu jest zimno i wieje. Ale ma też być przez najbliższe dni taka pogoda, z tego co widziałam. A mnie też po prostu bardzo głowa boli w taką pogodę, więc codziennie wieczorami, wiecie, migrena. No nie jest fajnie, ale widziałam, że na zmianę. Albo ma padać, albo tak strasznie wiać. Nie wiem, co się dzieje, no ale jakoś musimy dać radę. W każdym razie... Mam to? Dobra, idziemy na jarmark. Wygląda na to, że troszkę się chyba spóźniłam. Wszystkie budki pozamykane, tylko te z jedzeniem, niektóre otwarte i no nie wiem, z czekoladą, z grzanym winem.
nie ma jarmarku, nie wiem. No ja nie sprawdzałam, myślałam, że będzie. Mówię, prędzej jutro już nie będzie, bo jutro jest sobota. To prędzej jutro nie będzie. Jako, że przed świętami zaraz. No ale budki stoją, nie wiem. Tam są takie napisy, co tam było. No i różne fajne, ciekawe rzeczy. Ale niestety wszystkie pozamykane, także chyba się spóźniłam w tym roku. No, ale byłam na innych jarmarkach, więc też było pięknie. A teraz do auta, do domu. Na szczęście nie wieje tak bardzo, ale pewnie dlatego, że tutaj po prostu jest, wiecie, taki korytarz jakby. Bo normalnie jak patrzyłam z domu, to drzewa to tak chodziły. Aż powiem wam, że to niebezpieczne naprawdę. Przegląd zimowych herbat z Lidla, słuchajcie. Proszę, tekane i taka. I taka jeszcze. Jeszcze jedna. Taka. Rozgrzewa. I jeszcze jest taka. A nie, bo to jest na zimno. Myślałam, że na zimę. Małe zakupy zrobione, a tutaj wam pokażę grzaniec herbaciany z suszoną śliwką. Nie wiem, czy dobry, ale Irving ma dobre te herbaty, więc taka fajna zimowa się wydaje. No i słuchajcie, kubek. Może ja wam go jeszcze pokażę, słuchajcie, jutro, jak będzie widno w dzień. Żebyście zobaczyli piękne kolory i w ogóle jaki jest piękny cały. Czujecie? Stało się, naprawdę, naprawdę zrobili to. Naprawdę jest kubek z Łodzi. No, czyż nie jest piękny? Nie spodziewałam się takich kolorów, przyznam szczerze. Jest taki, jest trochę szarości, co bardzo pasuje Łodzi akurat. Natomiast są też takie kolory, no moim zdaniem, takie, wiecie, żywe, że ten kubek wygląda inaczej niż na przykład te, które powstawały do tej pory i są takie, nie powiem, że nudne, tylko takie bardziej standardowe, bardziej takie stonowane. A tutaj mamy, wiecie, trochę szarości, ale i takiej zieleni, różu, czerwieni. Nie, no jest piękny. Piękny jest, także. O, i taki ma środek, jakby co. Więc, bardzo ładniutki. Taka to Łódź. No, doczekaliśmy się, proszę ja was. No, witam was w końcu w takim pierwszym, zupełnie całym wolnym dniu. Oczywiście nie takim wolnym, wiecie, przygotowania do świąt, gotowanie, sprzątanie to tamto, ale jest choinka, tylko niestety nie widać, słuchajcie, w tym roku, tak jak przez wiele ostatnich lat, gardziłam kolorowymi światełkami i to już był przeżytek i moim zdaniem kolorowe światełka to był po prostu kicz, najlepsze i najbardziej eleganckie są jednokolorowe. Tak, w tym roku kolorowe światełka to jest to i powiem wam, że bardzo mi się podobają i tutaj są kolorowe światełka, tylko niestety tego nie widać, jest też zawidno. No dzień, powiem wam, dzisiaj wieje cały czas, bo to w ogóle ma wiać ciągle. Ale coś, co mnie zadziwia, to to, że wiecie, w ciągu dnia jest nawet w miarę ładnie, a dzisiaj to w ogóle jest nawet słońce. Także jest ładny dzień, tylko że no właśnie, potem zazwyczaj było tak, że jak kończyłam pracę, wiecie, 15, 16, no to już ciemno, oczywiście deszcz, nie wiem, wiatr, szaroburo, brzydko i wszystko, wszystko naraz. Albo właśnie śnieg trochę popadał, albo deszcz, więc no ta pogoda, mam wrażenie, w tym okresie okołoświątecznym nie nastraja, naprawdę. I te wiatry dodatkowo są bardzo nieprzyjemne, bo też wpływają na nasze samopoczucie i zdrowie i w ogóle ciśnienie podobno niskie, także no ale dobre. Przypominając fakt, o którym wszyscy wiedzą prawdopodobnie, ja to właśnie stwierdziłam, że przyjdę tutaj jeszcze właśnie z choinką. Sobie jeszcze chwilę pogadamy. Słuchajcie, otworzymy okienka, ale powiem wam, że ja tak czekałam, nawet nie tyle na święta, co na właśnie takie dni, które właśnie teraz nadejdą, że już po tym, wiecie, całym szykowaniu, czas wolny, czas dla siebie, bez żadnego pędu, bez pracy, bez żadnych obowiązków, tylko po prostu spędzony na tym, na czym się chce. Bardzo czekałam na ten czas, naprawdę, więc ta sobota dzisiaj jest taka fajna, bo wiem, że zaplanowałam sobie różne rzeczy, które zrobić muszę albo powinnam. Ale nadal jest to takie, że ja sobie to planuję, kiedy chcę. Jak czegoś nie chcę, to nie będę tego robić, bo no,
powiecie. Bo to nie jest tak, że na przykład jak w dzień pracujący, to trzeba pracować, a potem jakieś inne obowiązki, tylko to jest taki pierwszy dzień, kiedy mogę totalnie odpuścić i odpocząć. Jak będę chciała, to sobie poczytam książkę, jak będę chciała, to sobie coś obejrzę, jak będę chciała, to się zdrzemnę albo gdzieś pojadę. Muszę jeszcze dzisiaj na pewno odebrać prezent. Mamy jeszcze dzisiaj tak, powiedzmy, rodzinnie coś do załatwienia. No i tak, i przygotowania do świąt. Ciasta trzeba będzie zrobić na pewno, sałatki, wiecie, no wszystko, żeby było świeże. Pierogi są już zrobione. Moja mama zrobiła, no co roku robi dużo, ale w tym roku to ponad 100, zrobiła pierogów takich z kapustą i grzybami. Przepyszne są. Moje dwa ulubione dania, zupa grzybowa i pierogi, więc ja tylko to praktycznie zawsze jadłam, jem na Wigilii. I przez kolejne dni, także no nic, do Wigilii to myślę, że dojdziemy. Ja nie będę nagrywała na pewno, tak jak Wam mówiłam, już jutro, ale może jakieś przybitki z Wigilii, może coś, bo to jest takie fajne, że no jest tak trochę uroczyście i te dania są takie zupełnie inne na przykład niż w ciągu roku, więc no to jest też taki fajny czas. W ogóle to zimno, co tutaj mam, cały czas mam, powiem Wam, to się praktycznie nie goi, ja nie wiem. Zaczęłam to też czymś smarować teraz, no ale nie wiem, czy ten Carmex działa na to, czy po prostu to się dalej nie paprze jakoś bardziej, ale żeby się goiło, to też nie widzę. Dobra, słuchajcie, wracając w ogóle do tematu, bo tak trochę bez ładu i składu opowiadam Wam tutaj różne rzeczy, ale muszę Wam jeszcze pokazać w świetle dziennym, co prawda teraz wyszło słońce po prostu, więc no jest... No też nie jest lekko. W każdym razie muszę Wam pokazać w świetle dziennym ten kubek z Łodzi. Ja się właśnie śmieję, słuchajcie, bo jak wrzuciłam na Instagram, to dostaję różne pytania i się śmieję, że naprawdę kubek z Łodzi w Starbucksie to jest naprawdę wydarzenie dla Łodzi. To nie jest, wiecie, takie normalne. Ależ pięknie. W ogóle nie takiego się spodziewam, w ogóle, ale to, że jest, to, że w końcu jest, naprawdę to, że go mam, więc takie w świetle dziennym jeszcze chciałam Wam go pokazać. Teraz się śmieję, że teraz wszyscy do Łodzi będą jeździć. Już dostałam tyle wiadomości, że o tak, wybieramy się na wycieczkę do Łodzi, o planuję go kupić, jak będę, o ty, także... Także tak, jeszcze słuchajcie, mam tutaj jedną rzecz, pozamawiałam kilka różnych paczek, które właśnie, o, przyszły w końcu moje suplementy w ogóle, więc też je mam, więc w końcu tak, w końcu przyszły. W przeciwieństwie do paczki, która, wiecie, została odesłana bez mówienia mi o tym, że w ogóle jest do odbioru. Natomiast zamówiłam w Intimissimi tą koszulkę, o której Wam mówiłam wcześniej, że chciałam coś takiego, taką bieliźnianą koszulkę właśnie, czy to na imprezę, wiecie, czy ona będzie dobra, nie wiem, pod marynarkę na przykład, czy pod sweter na przykład jakiś gruby, no albo właśnie po prostu typowo na imprezę. Ja jej nie będę teraz mierzyć, wiecie co, będę ją pewnie mierzyć... Jak się będę szykowała na Sylwestra może, bo się będę zastanawiała, czy tę, czy inną. Nie do końca podoba mi się to, jak leży. Ona leży dobrze, tylko ona ma taki krój, że jakby nie da się, jak to powiedzieć, że z tyłu ona jest regulowana. Tylko, że ja bym chciała, żeby z tyłu była troszkę wyżej i zakryła mi stanik, wiecie, to zapięcie, a z przodu, żeby się troszkę obniżyła na przykład, żeby ten dekolt był tutaj trochę większy. A ona przez ten swój krój i przez to, że to jest jedwab, no to ona nie jest rozciągliwa. To nie jest tak, że ja ją sobie mogę jakoś ułożyć, tylko ona ma taki krój, że ona de facto jakby jest w jednym miejscu, to znaczy opina mi biust i tutaj po prostu, wiecie, ma tę koronkę, tak wszystko tak bym powiedziała, zakrywa, to ładnie leży, ale ja się boję, że to się będzie podciągało jeszcze bardziej do góry i z tyłu się opuści, a ja z przodu po prostu nie mogę, dlatego że tutaj chyba są jeszcze... Nie, nie ma. No w każdym razie jest tak uszyta po prostu, że ona mi opina biust. Nie tak bardzo jakoś, to nie jest tak, że ona jest za mała, tylko po prostu nie wiem, czy krój tej bluzki do końca mi pasuje, bo wolałabym, żeby ona była taka właśnie, tak jak mówię, troszkę tutaj bym sobie do góry z tyłu ją podniosła, a z przodu opuściła trochę w dół, ale to się nie da właśnie przez ten krój, który tutaj, no nie wiem jak Wam to wytłumaczyć, w każdym razie nie da się jej tak opuścić tutaj, żeby ona była trochę niżej i trochę luźniej, nie. No bo ten biust tutaj jakby tak układa tę bluzkę, że nie da się jej założyć inaczej, po prostu. Tak i już. No więc muszę sobie ją przymierzyć jeszcze do takiego innego stanika, wiecie, gdzie nie ma takich pasków dodatkowych czy coś. I wtedy sobie zobaczę. Natomiast bluzka jest bardzo fajna i wydaje mi się też bardzo uniwersalna i warto taką mieć. Nie wiem, czy znajdę też inną fajniejszą, bo wiecie, problem jest taki, że te bluzki są różne. Ja też miałam przez moment
Miałam taki moment, że niech was to nie zwiedzie, że na chwilę wychodzi słońce i jest ładnie, bo dosłownie tutaj wszędzie są takie mega granatowo szare chmury, z których prawdopodobnie zaraz też będzie padało, więc... No nic, chciałam właśnie powiedzieć, że szukałam w różnych sklepach właśnie podobnych bluzek, tylko że one były wszystkie ze sztucznych materiałów, więc czy one wyglądały podobnie, wiecie, tylko nazwane to było satyną, no ale to był jakiś sztuczny materiał, czy takie bardziej matowe, ale nadal poliester, one też się nie układały, one też po prostu, jaki miały kształt, taki miały, po prostu mi chyba najbardziej o ten kształt chodzi, że nie do końca jeszcze znalazłam takie, które by mi pasował. Ta jest w miarę okej, naprawdę, ona wygląda dobrze, tylko tak, no mówię, założę inny stanik, i może od razu to sprawi, że to po prostu będzie lepiej wyglądało. No zobaczymy. W każdym razie, tak, zamówiłam sobie to, więc to mam. I co? Jeszcze może łyk kawy. Sobie zrobiłam też kawę. I zaraz chyba wypiję właśnie i jedziemy w drogę. Ale czekam jeszcze, słuchajcie, na informację właśnie, co z tą paczką. Bo to jest prezent. A i w ogóle później będziemy pakowali prezenty. Ale to jak już właśnie wszystkie będę miała. I w ogóle fajnie, że kupiłam sobie taki zestaw takich wstążek błyszczących i takich kokardek i zostawiłam w domu. Więc mam tutaj tylko papier jakiś. No nie wiem, czy będę jechała coś kupić, czy będziemy kombinować z tego, co jest. W każdym razie, słuchajcie, jako że właśnie, tak jak mówię, nie będę już nagrywała typowych takich vlogmasów, natomiast filmy po świętach... A po świętach, słuchajcie, zaraz muszę wam powiedzieć, właśnie mi się przypomniało. W każdym razie po świętach będą filmy jakieś różne. Jak wiecie, coś mnie znajdzie, coś się będzie działo fajnego, to na pewno będę nagrywała. W każdym razie mam tutaj dwa okienka i zaraz właśnie będę je otwierać. A co chciałam jeszcze powiedzieć, że wiecie co, ja tak trochę czekam na ten czas po świętach i niekoniecznie zależy mi, żeby wiecie, jeździć tam po sklepach, tak jak ten, nie wiem, wczoraj czy coś, bo liczę na to, że zaczną się promocje, że zaczną się jakieś wyprzedaże, a najbardziej to mi zależy, słuchajcie, na wyprzedaży czy tam na promocji w Sephorze. I mam nadzieję, że będzie wszystko i będzie też ta marka Sephora Collection, i jakieś tam inne marki, bo czasami to jest rozdzielone, że na przykład jest na Fenty, jest na Huda Beauty, a nie jest na Sephora Collection. A tym razem zależałoby mi, żeby było na wszystko. No więc nie wiem. Bardzo na to liczę, ale zobaczymy. I też w ogóle tak się zastanawiam, kiedy tam pójść, bo ja jakby nie mam kiedy, a tak myślę, że wszyscy po świętach pójdą, wykupią mi i nie będę miała tego, co chcę, no ale no nie wiem, nie. Dobra. To przechodzimy, słuchajcie, do okienek w takim razie. Ostatnich już. Jak wam się podobał w tym roku mój kalendarz? Ja myślę, że był naprawdę bardzo dobry. Bardzo dobry to był kalendarz. I tak naprawdę to wszystko to jak... Każdy jeden mógłby być prezentem świątecznym tak naprawdę tutaj prezent. Albo mikołajkowym. No ale dobra. Co my tu mamy? To jest, słuchajcie, nowość dla mnie, nie wiem czy dla was i czy na rynku, ale dla mnie na pewno. To jest marka Clif Max Hyaluronic Stem Cell BB Cream. O, tak wygląda. I ja go, słuchajcie, miałam okazję pomacać w sklepie i zobaczyłam, fajnie wygląda. Wiecie, że ja lubię w BB kremach to, że one są właśnie szare, rozświetlające, że ładnie się dopasowują, natomiast bardzo ładnie rozświetlają, wtapiają się w skórę, wyglądają jak krem, ale bardzo przepięknie wyrównują kolory skóry, bo one mają dosyć duże krycie, więc to są takie rzeczy, które ja lubię i mam nadzieję, że wszystko to również znajdę w tym kremie. Czy coś tu jest więcej napisane? On jest do skóry suchej i wrażliwej. No wrażliwą mam, suchej nie, więc zobaczymy, jak na mojej mieszanej się sprawdzi. Krem BB Clif to zalety kremu i podkładu w jednym. Delikatnie wyrównuje kolory skóry, równocześnie ją chroniąc i pielęgnując. Jak to możliwe? Aha, bo on ma tutaj pigmenty, kwas hialuronowy, niacynamid, komórki macierzyste zielonej herbaty i ryżu, SPF 37 i PA2+. Można więcej. Opatentowany składnik Optimal Cover RX. No. Dobrze. Także, no, będę, słuchajcie, go na pewno testować. Na pewno zobaczymy, jak się ma do produktu Miszy. Nie będę go porównywała pewnie do CC kremu z IT Cosmetics, dlatego że to są trochę inne kosmetyki mimo wszystko. To nie jest taki typowy krem koreański BB. Natomiast ten chyba jest. Tu jest 35 gramów. O, taka fajna, fajne opakowanie z fajną pompką. Takie, wiecie, wygodne, bardzo poręczne, super, bo można wszystko tutaj zużyć. Bardzo jestem ciekawa. Przede wszystkim, wiecie, tego, jak mi się będzie utrzymywał właśnie na mojej skórze mieszanej, tak jak mówię, ale...
Jestem podekscytowana, fajna nowość, także na pewno będą testy. I drugie okienko, wigilijne już. Ale otworzymy, co tam. O, i tutaj, słuchajcie, jak w prawdziwym kalendarzu, na sam koniec, naprawdę hit. Jeden z lepszych produktów pewnie sprzedażowych, makijażowych Laura Mercier, to jest Translucent Loose Setting Powder. 29 gramów, opakowanie pudru, słuchajcie, ja go kiedyś miałam, obiecałam sobie, że kiedyś do niego wrócę, no i wróciłam. Będę miała teraz okazję porównać sobie go na przykład do tego pudru z Fenty, więc to jest akurat też fajne, bo wiecie, ja go miałam wiele lat temu i ja cały czas pamiętam, że on był super, że to jest jeden z lepszych pudrów tak naprawdę, bardzo go lubię, świetnie się sprawdza, długo się utrzymuje, wiecie, daje takie ładne wykończenie na twarzy, więc będę mogła go sobie teraz po prostu porównać do tego z Fenty, który również bardzo polubiłam, który na początku był taki dla mnie, no nie wiem, trochę chyba się nie trzyma, tak teraz naprawdę bardzo go lubię, daje mi taki komfort, wiecie, przepięknie wygląda, przepięknie utrzymuje, mat na skórze, ten makijaż cały w ryzach, więc zobaczymy, czy po powrocie, po kilku latach ten również będzie tak dobry. Mam nadzieję, że tak. On też się u mnie fajnie spisywał właśnie jako puder i pod oczy, i na całą twarz, więc jest taki, wiecie, dwa w jednym. Duże opakowanie, bardzo wydajne, no dużo bardziej niż jakieś tam wszystkie te drogeryjne, które w międzyczasie testowałam i łudziłam się, że może coś znajdę fajnego. Znalazłam jeden, ten z AA w zasadzie, który jest naprawdę fajnym pudrem drogeryjnym. Natomiast no moim zdaniem to nie ma porównania do tych właśnie, przynajmniej nie wszystko, co wiecie, co droższe, wysokopółkowe, warto kupować. Natomiast są takie kosmetyki, mam wrażenie, że warto i to jakby widać we wszystkim. I w opakowaniu, i w trwałości, i w jakości tych produktów, i w sposobie nakładania, wiecie, i w sposobie tego, jak to, nie wiem, rozprowadza się po twarzy, jak się blenduje. Także są takie, w które warto, mam wrażenie, za które warto więcej zapłacić i kupić właśnie gdzieś tam, nie wiem, w Sephorze czy w Douglasie. I to jest pewnie jeden z tych pudrów. Tak jak mówię, mam nadzieję, że cały czas jest tak samo dobry, bo jak go miałam wiele lat temu, to no byłam zauroczona tym. I tak jak mówię, też tym, jaki jest wydajny, na jak długo wystarcza. Także jestem ciekawa, jak to będzie tym razem. I to wszystkie okienka. Już nie będzie kalendarza. Nie będzie. Chociaż powiem Wam szczerze, że myślałam przez chwilę, żeby sobie kupić, może są jakieś wyprzedaże kalendarzy i myślałam, żeby sobie kupić właśnie jakieś po to, żeby mieć te miniaturki, wiecie? Czy właśnie na jakieś wyjazdy to się sprawdza, czy żeby mieć te opakowania potem i myślałam właśnie, czy o jakimś kalendarzu The Body Shop może jest, czy o tym z Lumen, który kiedyś miałam, bo on w tym roku chyba był naprawdę bardzo dobry był ten kalendarz, z tego co widziałam, to takie zadowalające te okienka, więc myślę, że to też by mi się sprawdziło, ale nawet nie wiem, czy one są jeszcze, czy już wiecie, wszystkie wyprzedane czy coś i już nie ma. Jakby było coś na wyprzedaży takiej sensownej, to może. Jeszcze jakieś inne widziałam, ale już nie pamiętam teraz, co to był za kalendarz. No ale nic. Wiecie, jak nie znajdę, to trudno, nic się nie stanie, nie? Tak to bym sobie otwierała w styczniu. Dobra, to słuchajcie. Ja tutaj muszę posprzątać, ogarnąć. Dopiję kawę i tak jak mówię, jedziemy, żeby jeszcze może zdążyć przed tym deszczem i póki jeszcze jest widno. A potem przygotowania, gotowanie i pakowanie prezentów. I to z grubsza wszystko. I liczę na to, że będę miała czas, żeby, nie wiem, poczytać książkę w końcu, żeby usiąść i tak coś pooglądać dla samej przyjemności. No, na to bardzo liczę i bardzo na to czekam właśnie w święta, wiecie, w te wolne dni. Także mam nadzieję, że wy również spędzacie lub spędziliście je w przyjemny sposób. Dajcie znać, czy macie urlop między tym czasem świątecznym a Nowym Rokiem i właśnie macie czas, żeby gdzieś tam, wiecie, polatać po sklepach, po wyprzedażach, czy coś tam, nie wiem, pozałatwiać. Bo ja nie, więc będę normalnie pracować. No, a tak teraz myślę, a kurczę, jak jeden dzień by się przydał. No nic, zobaczymy, jak to będzie. W każdym razie na razie uciekam i widzimy się później. Słuchajcie, stało się. W Łodzi napadało i jest biało. Nie wiem, czy do jutra wytrzyma, ale jeszcze przed świętami napadało.
pięknie. Odśnieżałam auto właśnie. Vlog, który miał trwać 2 dni, trochę się przeciągnął, ale nie chciało mi się wczoraj pakować prezentów, więc przychodzę dzisiaj, bo jest po prostu widno, a wczoraj już wiecie, już było ciemno i stwierdziłam, że lepiej zająć się wszystkim innym, a dzisiaj będzie pakowanie. I przy okazji pokażę Wam, co tutaj mam, chociaż nie, to nie są wszystkie prezenty, dlatego że część już jest spakowanych, już gotowych i nie mam jej tutaj po prostu przy sobie, dlatego pokażę Wam, co mam i się zastanawiam, czy to jest wszystko, ale... Oby tak, słuchajcie, zaraz zobaczymy. Także mam tutaj w ogóle takich dużych rzeczy trochę i ciężkich, także może zacznę najpierw, słuchajcie, od takiego zestawu, który mega mi się spodobał i mam nadzieję, że osobie obdarowanej również się spodoba. To jest zestaw ten SodaStream i tutaj jest właśnie zestaw tego całego urządzenia, butelek, dodatkowych syropów i ogólnie mam nadzieję, że to się sprawdzi, ale jestem tego mega ciekawa i sama nawet myślałam, żeby sobie to kupić, chociaż mi to w ogóle nie jest potrzebne, bo ja w ogóle praktycznie nie piję napojów gazowanych, ale z jakiegoś powodu uznałam, że ej, ja bym to chciała, no więc żenię sobie to kupiłam komuś innemu. Tutaj jeszcze mam do pakowania głośnik, to jest taki głośnik Sony. Słuchajcie, mam tutaj, niestety nie udało mi się kupić książki w tym roku dla mamy. No niestety, ale to w międzyczasie jakby zawsze coś tam można. Kupiłam taki zestaw też z Uzdrowisko. Bardzo ładnie wygląda, bardzo ładne jest to opakowanie. Także pomyślałam, że to też taki fajny dodatek. No i właśnie jest torebka, którą moja mama sobie wybrała i znalazła. Ja mam nadzieję, że ona jest, będzie taka, wiecie, fajna, bo to jest taki materiał, więc mam nadzieję, że ona jest taka nieprzemakalna, że też nie będzie się brudziła, no. Zobaczymy, jak się sprawdzi. To jest... co to jest? Polo? Ralph Lauren? Tak. Także mam nadzieję, tak jak mówię, że materiał jest spoko i że to się utrzyma. Także ja zaraz to wszystko, słuchajcie, będę pakować. Tu jeszcze mam mikrofon do zabawy. I jeszcze... w ogóle mam takie dwie kule, co to nie wiem, czym są. Ale podobno też prezent. Także to i jeszcze mam tutaj do zapakowania, słuchajcie, perfumy, które też nie wiem jak pachną, ale spodobała mi się butelka. Znaczy ogólnie to jest zażyczony sobie prezent, tak? To nie jest tak, że ja decydowałam w ciemno i mówię, o, kupię, ale tak. I jeszcze mam Porsche. tak. I kinderki do spakowania. I słuchajcie, wygląda na to, że to wszystko, tak mi się wydaje. Jeszcze w międzyczasie się zastanowię. Ale wydaje mi się, że tak, bo tak jak mówię, część prezentów już jest po prostu spakowana i nie mam jej przy sobie, więc ja jeszcze w międzyczasie pomyślę. O, jeszcze gdzieś, właśnie, jeszcze gdzieś jest karta Spotify'a. O, właśnie, no, nie bym zapomniała, także jeszcze to. Jeszcze lepiej sprawdzę tę torbę, ale wygląda na to, że już wszystko, dobra. Także słuchajcie, ja się zabieram za pakowanie. Potem siebie ogarniania, ale stwierdziłam, że nie ma sensu od rana się szykować i nakładać błyszczących cieni, bo to przecież mi wszystko obleci do wieczora, więc wieczorem muszę ładnie wyglądać. Także najpierw pakowanie, ogarnianie i przygotowywania do Wigilii, do świąt. Jeszcze słuchajcie, muszę Wam to pokazać, bo mi się mega podoba. Takie gwiazdki, o, i wstążka, ale takie holo. No przepiękne to jest. Więc w tym roku będzie w takim klimacie. I jeszcze papier wyjmuję. Pakujemy.